Czy oglądasz przed meczem drugi mecz, tak? Co jest ważniejsze, Grand Derby czy Grand Derby Polski? Najważniejsze jest odpisywanie naszym kibicom na wiadomości na Facebooku, to zerwacznie czy nie. Słuszna odpowiedź. Najważniejsze, Karol, jest Grand Derby czy Grand Derby Polski, czyli Piast Legia. Ale od kiedy Piast Legia to Grand Derby Polski? Od kiedy obie drużyny toczą takie boje od 5 lat, walka mistrza, wicemistrza. Nie wiem. To wiadomo, że Piast Legia. No i tutaj mamy zwycięstwo. Pierwszy Grand Derby, to w drugim też będą Grand Derby zwycięskie. Tak? Oby. Nie, nie. Czemu masz barwy Legii, nie, Warszawa? To przypadek. Bo ty co mi wybrała nowe spodnie. Dokładnie. To jest nieprawda. Ty jesteś normalnie. To był przypadek i to wcale tak nie miało być. Dobrze, mimo to Piast wygra, tak? Za Piastem. Tak, oczywiście. Ale za Piastem, tak? Za Piastem, ustalmy tak. To. Aż z Tarnowskiej Góry Śpiekar. O kurczę, zobaczysz Piasta czy Legię? To i to zobaczysz, pierwszy raz życie na meczu, więc będziemy kibicować równo. O kurczę, to szukajcie się na Piast Gliwice TV, prosimy o subskrypcję naszego kanału oficjalnego, a dzisiaj dobrego meczu. Dziękuję, pozdrawiam. Gdzie idziecie, panowie? Gdzie idziecie? Podziwiać strażaków. Idziemy razem. To proszę bardzo. I dlaczego dwie godziny przed? Bo musimy... Dobra, to trzeba podzielić. Chyba super oprawa, więc podziękować kibicom. I do zobaczenia w takim razie. Tak, do zobaczenia. Piast Gliwice TV. Jedno pytanie, panie trenerze, miło pana widzieć w nas w Gliwice. Dlaczego dzisiaj? Dlaczego? No, po pandemii pierwszy raz jestem, a przed pandemią byłem częściej. Bardzo miło pana widzieć. Jaki wynik pan się spodziewa, jak to będzie mecz? Bo pół na pół trochę. To znaczy tak, tyle meczy, ile ja tutaj oglądałem, nigdy Piast nie przegrał. Oby tak było dzisiaj. Są dzisiaj ciasteczka z logo Piasta, czy dzisiaj? Nie ma ich dzisiaj, niestety. Wszystkie wyjedzą. Zjedliście po prostu, tak, i podaliśmy je na dół, tak jak prosili kibice. Tak. Dziękujemy Malinowskiemu. Dziękujemy panu Malinowskiemu. Przepraszam, co to za akcja? Dzień dobry. Co ty tu robicie? Tam wszystko widać, pisze. Proszę mi powiedzieć. Zbieramy dla Kukusia dzisiaj. Robimy czyli co? Akcję. Tomasz Rudziński, Cała Naprzód, jest z nami tutaj po raz kolejny Cała Naprzód, tak? Więc tak. Co dzisiaj zrobiliście dla... Robimy dzisiaj ogólnie wielkie zamieszanie razem z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także z Piastem Gliwice. Dla naszego tak naprawdę kolegi, ciężko chorego kolegi z JRG Gliwice. Ile to jest metrów? 38 metrów. 38 metrów. Zbieramy pieniążki dla Rafała, który wymaga i potrzebuje pieniążków na leczenie, rehabilitację, protezę i całą resztę. Tak? Cel, wiadomo, zbiórka funduszy na leczenie, bo sytuacja jest ciężka, dlatego taka mobilizacja, dlatego tyle zastępów, sprzętu, żeby to fajnie wyszło, żeby dużo ludzi do nas trafiło i żeby przede wszystkim no, Szczodrze obdarowało tak naprawdę naszego kolegę. Co to za mały strażak? Cześć, jak masz na imię, strażaku? Kuba. Cześć, Kuba, jesteś za Piastem całe życie? Dobra, i co będziesz tutaj dzisiaj robił? Gasił pożar? Pod bramką Legii? Zbiórka jest prowadzona poprzez stronę Się Pomaga. Mhm. Najłatwiej trafić tam poprzez grupę na Facebooku, która się nazywa Razem dla Kukusia. Kto chce, to ma dużo możliwości, żeby nas wspomóc. Na grupie Facebook odbywają się również cyklicznie licytacje. Dzisiaj między innymi finalizujemy licytację piłki meczowej, którą nam Piast podarował. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Dobra, to trzymamy mocno kciuki i pozdrawiamy oczywiście naszą osobę najbardziej w to zamieszaną, czyli dla której to wszystko się wydarzyło, tak? Dziękujemy bardzo i zapraszamy oczywiście. Jaki był wynik Grand Derby? Nie wiem, jechałem w aucie. 2-1 dla gości. Chcielibyśmy, żeby dzisiaj było odwrotnie, czyli minimum 2-1 dla gospodarzy, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Przywiozłem syna, jest w akademii na obsługę. Okej, okay, no to super. Dlatego wcześniej. Tutaj tak strażacko. Strażacko jesteście. Ale zaparkujemy, żeby oglądać. Proszę sobie policzyć do 30. Dziecięcy i dorosły manekin i pokazujemy tutaj ludziom, jak można udzielić pierwszej pomocy. Przyjedzie pogotowie i przejmie poszkodowanego, tak? To możemy przerwać. Ale pamiętajcie, nie jak pogotowie zobaczymy na horyzoncie, że ono przyjechało, tylko jak przybiegną do nas ratownicy i powiedzą nam, słuchaj, przejmuję, dzięki. Tak? To wtedy możemy przerwać.
Dalej, druga sytuacja, kiedy możemy przestać? Jak już jesteśmy tak zmęczeni, że czujemy, że zaraz sami osłabniemy, tak? Zasłabniemy. Następna sytuacja, kiedy ktoś przybiegnie z defibrylatorem i ten defibrylator zostanie podpięty i wyda nam komendę, że powinniśmy przestać, tak? To jest następna sytuacja. Jeszcze jest następna sytuacja. Jak ta osoba odzyska czynności życiowe, tak? Czyli zacznie coś mówić, zobaczymy, że zaczęła oddychać, wtedy możemy przestać. I ostatnia sytuacja, kiedy jest zagrożenie, na przykład coś nam zaraz spadnie na głowę albo coś się pali i zaraz coś wybuchnie, to wtedy możemy przestać, ale musimy tą osobę stąd zabrać, tak? Czyli ją z tego miejsca ewakuować, tak? No. Będziecie pamiętać? Pamiętacie? Tak. Super, to piąteczka. Piąteczki. Piąteczka. Standardowo jest to 30 uciśnięć i 2 wdechy, aczkolwiek teraz w dobie pandemii koronawirusa nie są wymagane te wdechy ratownicze, tylko że wtedy musimy pamiętać, że cały czas wykonujemy uciśnięcia klatki piersiowej. Czyli na jakiej wysokości tutaj pokazywał Pan dokładnie? Tak, wyznaczamy sobie środek klatki piersiowej, najlepiej na wysokości piersi. Uciskamy klatkę piersiową na głębokość około 5-6 cm w tempie 100 do 120 uciśnięć na minutę. Od czego zacząć taką reanimację? Najlepiej zacząć od upewnienia się, że po pierwsze jest bezpiecznie wokół nas, że sami nie będziemy mieli jakiegoś zagrożenia. I od sprawdzenia czynności życiowych takiej osoby poszkodowanej, to znaczy sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. I ułożenie jej tej pozycji na plecach, tak? Rozumiem. Tak, jeżeli już funkcje życiowe wrócą i ta osoba oddycha, jesteśmy tego pewni, sprawdziliśmy, to układamy ją w pozycji bezpiecznej. Okej, w tej bocznej ustalonej, tak? Tak, tak jest. Ale zanim odzyska te funkcje życiowe, to może leży na plecach, gdy od razu tak, działa. I wtedy cały czas udzielamy resuscytacji krążeniowo-oddechowej do przyjazdu wyspecjalizowanych służb. To już słyszałem. Bardzo Panu dziękuję za tą cenną lekcję. Dziękuję również. Gdzie Pan tak biegnie? Na mecz. Cześć strażacy, dzięki, że jesteście z nami. Cześć. Cała naprzód, nasza organizacja cała naprzód, która pomaga Piastowi, pomaga też komu? Kukusiowi. Więc dużo trzeba wsparcia, mam nadzieję, że te puszki się dzisiaj zapełnią. A jeżeli się nie zapełnią dzisiaj, to Kukuś może iść wejście na tą akcję, się pomaga, prawda? Się pomaga. Dobrze, Kukuś, dzięki najlepszego. I powodzenia. Dzięki. Gotowi na mecz? Jak najbardziej, no, jak zawsze. 3 punkty. Tylko i wyłącznie, jak zawsze z Legią. Gerard w telewizji. Mingueza, dla mnie to nie zawodnik. I co ty na to? To, to ci ładnie połączy wątki w kulisach. El Clasico, El Polaco. Gerard w Barcelonie. I co pan na to? Szczęśliwy jestem. Twórca naszej strony internetowej, dziękujemy. Na mecz, wygramy. Dobrze, byście mogli wstawić tą waszą stronę w ciężki wynik, tak? Tak. Zwycięski. 5-0. O kurs, grubo. Może się uda. Cześć, skąd przyjechałeś? Z Warszawy. Z Warszawy, no to już mam gratulacje. Ciężary dzisiaj, jedni i drudzy mamy, więc... Nie, będzie dobrze. Będzie nas, dobrze, tak. Znaczy dla nas. Tak, tak, tak. Trzymam kciuki, Tomek, wszystkiego dobrego. Tomek, tak? Tak. O! Kibice dopisali, tak? Co panowie kupują? Kamil, co kupiłeś? Ja jeszcze nic nie kupiłem. A pan przyjechał specjalnie z Niemiec, żeby coś tu kupić, tak? Tak, potrzebuję nowe skarpety. Dobrze. Tak, i tylko z Piasta, bo to są najlepsze skarpety w świecie. Widziałem, Denis, jak grasz piłkę, że jesteś taki samy skautem, jak grasz piłkę, to nie muszę się bać o przyszłych Piasta. Boże, skończ, bo ciepło mi się zrobi, ej. Gdzie? Wszędzie, ale... Dziękuję. Mogę z wami? Gdzie idziecie? Cześć. Idziemy do pracy. Akademia, nasza młodzież. Jaki to rocznik? 06 i 27. 06, 07. Jaki był wynik Grand Derby? 2-1 dla Realu. Zły. Dobry. Zły. Dobry. Dobry. Oby taki był dobry też dla Piasta dzisiaj, co panowie? 3-0 dla Piasta. Gdzie idziecie co robić teraz? Będziemy wnosić płachtę na boisko. Dobra. Dlaczego pomagasz Piaście Gliwice? Jestem zawodnikiem tego tutaj klubu. Czyli obowiązek. Poczucie. Wspieram. Wspieracie panowie. Dziękuję, że pomagacie. Trenerze, dziękuję, że poświęcacie swój czas na to, żeby pracować dla dobra tego klubu. Wchodzimy.
Thank you. Pandal. Pamiętasz nazwisko? Praca nic takiego nie odczuwa w ostatnich dniach. Znaczy, powiem, może z wielu zdziwię, ale ja czuję wsparcie z każdej strony. Oczywiście nie szczęśliwy z tego powodu, że kochani. Ja generalnie biorę jakikolwiek wynik, wylewy do przodu dla miasta, jakikolwiek. Co to za rozmówki tutaj? Obgadujemy cię. Robili o czym rozmawiacie? O tobie oczywiście. Zrobili nam murawie, nie? Normalnie już. Cześć. Cześć. Barcelona Real? Quanto? Quanto, Miguel? Okay. Resultado? No sé, ganar. Pero Barcelona Real, ¿qué resultado? Igual ha sido, yo que 2-0, ¿no? ¿Has visto? No. 2 para Real, 1 para Barça. Pero es el partido más importante. Claro, exacto. Vale, pero tú, tú eres madrileño, ¿no? Sí. Pero tú eres de Atleti. Yo soy del Atleti. Pues lo siento mucho. ¿Estás triste o qué? No. Por eso estás enfadado, ¿no? No, si no juega el Atleti, yo estoy concentrado en el partido. Vale. Wszyscy się one zbijają elegancko, a ja zostałem z tą ręką. Jak Kimi z Bach z angielski. To było takie... Chyba już tak zrobić. I kulisy od kulis. Czemu masz mój mikrofon w ogóle, powiedz mi? Bo jest świetny. Jest najlepszy. Kapitanem, najlepszy. Jest starszy z was. Ile masz? On wygląda 86 rocznik. Ja 85, czyli Bartek skończył gimnazjum, a jestem po czteroletnim liceum i pisemnej maturze. Gimbaza, tak? Tak, ale jesteśmy, nie znają. Teraz... Oba jesteśmy młodzi duchem. Ale wróciły już, wróciły po czteroletnie licea, więc to dobrze. Dobra, chciałem tylko zapytać, czemu tak się stresujesz? Jaki wynik był Barca Real? 2-1, Barcelona strzeliła w 94. Ja nie muszę wiedzieć, kto strzelił. Znam wynik, bo oglądałem końcówkę. Widziałeś Gerarda w Canal Plus? Widziałeś, nawet w wejściach przed meczem z Tomkiem Świąkało. Niestety goli wszystkich nie widziałem, gdyż byłem w pociągu w relacji Warszawa-Wiedeń. Rozumiem. Żeby zdążyć na ten szlagier dzisiejszy. Cześć Kacper. No to jest szlagier, to są prawdziwe grand derby dzisiaj. Rozgrzewka mam za sobą. Dzień szlagierów. Najważniejszy mecz dzisiaj. Jak sobie radził Buddy, swoim zdaniem? Jako reporter Canal Plus? Wiesz co, mam naturalny luz i swobodę, budzi tylko takie pozytywne skojarzenie, uczucie. Strasznie szczerym człowiekiem, takim jakim był tutaj w Gliwicach, myślę tak samo jest na antenie. Przede wszystkim jest autentyczny, nikogo nie udaje, myślę, że bardzo fajny pomysł z jego wykorzystania. Tak chociaż nie mój, nie będę przypisywał go sobie. Czyli ma szansę jeszcze się pojawić kiedyś? To pytanie do mojego szefa. No ostatnie chwile przed meczem, kto wygra mecz? Mamy nadzieję, że Piast. Dziękuję. Wiesz ile razy Piast wygrał z Legią? Nie dużo. Nie, dużo właśnie. Dobra, to ale to zależy kiedy. Nie, nie dużo. Na 20 meczów ostatnich. 3. Prawda. A możecie mi powiedzieć, jakie jest wynik? Weź do ręki. Możesz powiedzieć, co mamy robić, a nie... I pomachać mi. I te flagi są dla VIP-ów. Dokładnie, ale nie tylko. Dziękuję. Co, podoba się? Wszystko okej? Okay? Okej, zobaczymy, czy wszystko okej będzie po meczu, mam nadzieję. Dla kogoś na pewno, nie? Ale ciężary u nas, więc... Nie, no spokojnie, spokojnie. Jak to powiedział Artur Boruc, sezon się kończy w maju, tak? Dokładnie, zmęczeni bardzo tymi podróżami, co 3 dni mecz i to jeszcze zmieniać co chwilę miejsce. No, takie fajne zmęczenie, no. Myślę, że jest sporo osób, które mogą bardziej narzekać na swoją pracę niż to, że jesteśmy zmęczeni, no. Nie, nie chcę być w twoich kulisach. Nie chcę być w twoich kulisach, bo fanki piszą i żona jest zazdrosna. No trudno, to pozdrówmy żonę, powiedz, że jesteś rodzinnym człowiekiem. Dzisiaj jestem rodzinnym człowiekiem. Że zostałeś tutaj na meczu zamiast w domu. Że zostałem tutaj na meczu zamiast być w domu. No co właśnie. Jeszcze mam powiedzieć? No pozdrawiam swoją rodzinkę. Pozdrawiam twoją rodzinkę. I swoją. I swoją. Murawa gotowa? Murawa gotowa. Ale tak dobrze. Na Tito jest czy nie? Top. Top jest? Tak jest. Dobrze, no to... Dobre warunki do gry, tylko grać i strzelaj bramki. Dzień dobry. Dobry. Wszystko ok? Jak się podoba? You like? The pitch? Let me see the pitch. Is a new one already? No, it's 1 hour, 1 year. Yes? It's good. It's okay? In the end, if we win, it's good. Ah, thanks. Both of us, we have to win, both teams. We will, we will. Good luck and enjoy the game. Thank you. Ty, tutaj? Jestem, wpadłem. Miło cię widzieć, nie przeszkadza. Również bardzo się cieszę.
pana od wielu lat obserwuję na stadionie Piasta. Dlaczego? Bo lubię. System żetonów. Najpierw kup żeton, potem odbierz produkt. Uwaga, dzisiaj sprzedajemy tylko piwo 0%. Cześć dziewczyny, jak było? Witamy, witamy. I wygramy? Wygramy, wygramy. Wygramy, wygramy, Ola? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo? Musimy. Dziękuję. Panowie, spóźniliście się do, ale tam już są chłopaki. Dobra, więc dobra. Do lewej. Dzień dobry panowie, na pewno będą chcieli wspomóc naszą akcję charytatywną dla naszego kolegi strażaka. Tutaj czekają strażacy, którzy... Jak starczy nam kasy po barze, to pomożemy. Nie, nie, to trzeba przed, bo potem już nic nie zostanie. Nie jest łatwo. No, nie jest łatwo. Powiedział pan, że... ale tutaj jest. Gratulacje, dziękujemy. Zostanie ale to ujęte. Kosztem baru na górze. Może się wytnie. Znacie tego Rafała, tak? Rozumiem? Tak, oczywiście, to jest jeden z naszych ludzi. Chcemy go pozdrowić, mocno uciskać, tak? Gdybyś się nie poddawał. Wszystkiego dobrego. Dużą nadzieję, że wygramy dzisiaj. No, tak, tylko zwycięstwo się liczy. No, ale Legia będzie jak taki wygłodniały zwierz, jak to powiedział Tom Heatley w wywiadzie przedmeczowym. Może nas się zrzucić. Damy rady, damy rady. Ja przyniosłem tę herbatę tylko po to, żeby powiedzieć, że Wiśle daliśmy kawę, wam dajemy herbatę, żeby nie było. Herbatka ja top, już widzę. Bardzo skomentuj dziękuję. To. Bardzo punktów dziękuję. Wam dać nie możemy, mam nadzieję, że nie będzie tak w Manchesterze. Nie wiem, no, czy punktów wiecie. Nie musicie nadawać, bo sobie sami weźmiemy. Fantastyczna herbata? Jesteśmy gościnni? Bardzo gościnni, mam nadzieję, że... Tylko do pierwszej minuty jesteśmy gościnni. Cześć chłopaki, o czym rozmawiacie? O meczu rozmawiamy. Okay. Bartek, o meczu rozmawiamy. O czym można rozmawiać Manchester dzisiaj? United 0-5 z Liverpoolem u siebie. Przegrał? Tak, jest 80 minuta, więc może coś jeszcze zmieni. My mam nadzieję, że tak nie będzie. Panie prezesie, jak pan ocenia dzisiejsze widowisko? Jak to będzie wyglądało? Aha, no właśnie, bo trudno oceniać widowisko przed widowiskiem. Tak. No ja generalnie biorę jakikolwiek wynik, byleby do przodu dla Piasta. Jakikolwiek w ciemno. Tak intuicja mi podpowiada, że z tej wolny nerwów Piast wyjdzie zwycięsko. Wygramy obojętnie ile, ale wygramy. Ariel, ty dzisiaj no chciałbyś pewnie grać, ale no, jeszcze dzisiaj nie. Nie udało się, ale myślę pozytywnie. Będzie do przodu na pewno, myślę. Będziesz się stresował? Na pewno, będę trzymał kciuki za chłopaków. A. Starej siły. Ariel będzie naszym amuletem dzisiaj. Dobrze. Co? Przestraszyłeś się? Kręże, nigdy w życiu. Jak nie? Dobrze, że jesteś twardy. Jestem, no ale nie udało się, walczyłem do końca. Co masz w ręce? A Intercom. Co to jest Intercom? Takie, no zakładam tu. O. I? Tu sobie podkręcam. No. Sobie podkręcam. I? I słyszę pana realizatora. No nie lepiej mieć to na telefonie, a jakiś inny spotkań. Jak na telefonie? To jest najlepsze na rozwiązanie? Na telefonie może się rozłączyć albo coś. A to tutaj... są takie fale radiowe? Tak, a tutaj fale radiowe. Ja nie mogę mieć po kablu, bo jestem tam za bramką. Chcesz przyjść potem, zobaczyć jak tam pracuję. Jaki to ma zasięg? A tutaj tak dookoła stadionu. I to od Ryśka Riedla. Dokładnie tak, o. Riedel, dobra, dzięki. Mogę się dosiąść? Jest. Osiadam. A co by takie dywanik? Aha, bo to się ślizga. Za dwie minuty paszka i za dwie minuty musimy do grzania. Żeby w pupcie nie było zimno, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Widzę, że ekipa z Opola się coraz bardziej powiększa, tak? Nie, znaczy tak. To jest dalej ten sam młody, czy nie? Cały czas. Tak, cały czas. On był zawsze mniejszy niż pan. Ale jasne. Już następne pokolenie przyjechało. Tak? Tak. Z Opola. Z Pobudzka. Kurczę, fajnie, że jesteście. O kurczę, no to miło was widzieć i żeby cię było wygrać. Nowych kibiców po prostu. Dziękujemy, prowizję mamy zapłacić, tak? Tak jest. Dobrze, pomyślimy. Co to za targ? Dzień dobry. Co robicie dziewczyny? Obstawiamy wynik. Obstawiacie, dobrze, nie przeszkadzam wam. Fajnie, że takie ładne pamiątki można kupić. Również w strefie OPRS. Dzięki wam, panie. Widać napis mistrz, żebyśmy pamiętali, kto tu był mistrzem niedawno. A co chodzi z tymi kombinerkami? Nie, to jest taki do cięcia tych kabli, tak? Co z tym pan będzie robił? Światłowód przed. O nie, nie będziemy internetu. Proszę tak nie robić. Co jest w twojej głowie przed meczem, jak tak patrzysz na rozgrzewkę bramkarzy? No przede wszystkim zwycięstwo. Tak? Tak. A o czym teraz myślałeś, tak szczerze? Nie, teraz po prostu skupiałem się na tym, co robią bramkarze. A co robią bramkarze? Przygotowują się do bardzo ważnego meczu. Coś jeszcze robią?
Nie, tylko to. Myślę, że też dobrze się bawią. Dziękuję. Patrzymy sobie tam. Serca podzielone, ale niestety oni są już z nami. Już o was dawno zapomnieli. Tego już właśnie, prawda? Tego się spodziewałem. Prawda, że zapomnieliście? Oczywiście. No, tylko Piaznywice? Trzeba odświeżać znajomość. Nie można, to jest wróg, nie możemy z nimi rozmawiać przed meczem. To tylko na boisku sportowym. A dobra, to nie jesteście. Co możecie dobrego powiedzieć o tych dwóch panach, które tam wysłaliście z Warszawy? Nie no panowie, ja jestem tam, Kuba jest od rozmawiania. Gdzie jest Kuba? Kuba, kogo nam wysłałeś? Przyznaj się. Kogo nam przysłaliście z tej Warszawy? To jeszcze przed twoją kadencją chyba było, wiesz? A przed twoją kadencją, najlepszych trenerów, jeśli chodzi o akademię. Także oczywiście życzę sukcesów na gruncie wychowania młodych piłkarzy. Ja jeszcze o tej herbacie, bo nas tu jest czterech, a są dwie. Tego nie będzie, tak to wytniemy przecież, nie? Brata bliźniaka, nie wiem czy wiesz. Co, brata bliźniaka? Tak. Nie możemy powiedzieć. Nie może. Okej, okay, jest z nami Wojtek Kędziora, którego bramkę na 2-0 pamiętamy w meczu z Legią. Dlatego dzisiaj jesteś ekspertem, tak? Chodź. To tak. Idziemy? Skromny jak zawsze. Do góry piętra. Dwaj przyjaciele z boiska. Powolutku. Będziesz komentować? Idę. Będziesz u góry później? Tak, będziemy się dbić. Przyjdę tam pogadać. Tak. A dziękuję, poprawię się. Tak? Tak. Piast na Łazienkowskiej prowadzi już dwoma bramkami. Zastanawiałem się, czy Kędziora wsadzi tą nogę, czy będzie, czy przestraszy się Kucjaka. Zrobił to doskonale. Też Kucjak bał się agresywnie wejść, bo byłby karny. Byłaby czerwona kartka. 2-0, powiem, bardzo dobra zaliczka na następne minuty tego meczu. Legia musi coś zmienić. Mówiłem, że można stracić bramkę wyrównującą, ale też szybko strzelić, tak jak zrobił to Piast Gliwice. 2-0. Asysta przy tej bramce to jest Artur Jędrzejczyk. Bardzo złe zagranie prawego obrońcy Legii Warszawa. Jest zimną krwią wykonany. Poniedziałek już osi. Próbować. Dziękuję. Zdrowia też. A ja tam czekam. Czekamy. Nie wiecie, kto to jest ten człowiek. Człowiek, który strzelił wam bramkę na 2-0, ale potem Luboja strzelił tak z piętki i przegraliśmy 2-3. Pamiętacie ten mecz? Nie pamiętacie? Ja pamiętam. Był taki mecz, niestety. Dzień dobry, przepraszam. Nie szkodzi. Cześć, dziękuję. O, dzień dobry pani. Dzień dobry, trzeba na to pozdrowić. Ma to widać. No, bo to będzie... Tak jest. O, tam ładny kolor. Ładny chłopak, prawda? Mordka się będzie świeciła w telewizji, to... Nasz Candy. Człowiek, który prawie zatrzymał Legię Warszawa. Chyba wkurzył by. Wkurzył. To trzeba się jeszcze bardziej wkurzyć. Tak. Tak jest. Jak tam wczoraj? W bramki słyszałem się sypią? Wiesz co, no sypią się, ale tak... Wyniki tak średnio, wiesz? Co tak dobrze mieliśmy? Rezerwa. A dużo młodych obadów. Dobra. Co to za selfiki? Nie, chcę nagrać odpowiedź, zobacz. Rozmawiam z moimi znajomymi i oni przysłali mi wiadomości. Winny się tłumaczy. Wideo, a ja chciałam odesłać wiadomości wideo z pracy, prosto z pracy. Dobrze. Ale już mogę chwilę z tobą pogadać, mów. Ja krótko, Piast czy Legia? X. Tak, X, widzę dobra. X. Jeżeli tak, to dlaczego? Dlaczego X? Bo tak mi podpowiada intuicja. Dobrze, dzisiaj powinnam wielki... dodać, że ona mnie często zawodzi? Tak. Nie dodaję tego. Człowiek, ja który jednocześnie obsługuje kamerę, rozmawia przez telefon. Gratulacje. No, nie ma za co. Znacie tak samo normalnie. Ciekawe historie pojadasz. Ale z twarzy? Wiskasz pracę. Z czarnej kurtki i białego kubka wyglądacie tak samo. Sorry. Paulina! No? Co to za młodzieniec? Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Max. Skąd przyszedłeś tutaj? Z Pszczyny. Z Pszczyny przyjechał? Tak. No. Super. Pomaga nam? Pomaga nam. Dobrze. Tu widzę, że jesteś zaopatrzony w zestaw szkolny, więc... Tak. Powodzenia, hej. Dzieci, śpiewajcie teraz ładnie. No właśnie. Jak... Śpiewać ładnie. Panek, jest moc, jest moc. No to... Żeby nie było, że takie ogórki totalne, to ktoś tam potrafią. Cześć, w co grasz? W co grasz?
Nic, oglądam. No pokaż, co oglądasz. No nie bój się. Nie. Dlaczego? Po meczu. Po meczu to już nie będzie aktualne. Zaraz gwizdnie sędzia, patrz, przegrałem przeszłość. Widzisz? Co pan tam ma? Tu? No. Tu mam zapasowe chrągiewki i najnowszy model komórki mam. Najnowszy model komórki, Motorola? Tak, dokładnie. Były takie kiedyś, składamy. Mam kontakt z VAR-em w razie czego jakieś tam. Okej, okay, dobrze. To ale myślę, że nie myślałem, będzie. Jakieś pałki teleskopowe, palce w nie? Nie, nie, już całe szczęście. To nie. Te czasy już, na ten moment nie będą nam potrzebne. Na dziękuję. Mecz na razie podoba. Zarobicie. Dobrze jest? Fajnie. Dobrze jest. Będzie tak do końca, czy nie? Będzie nie, więcej będzie do końca. Więcej. Trzymamy kciuki. Trzymamy. Tori! Jeszcze raz. Mało! Wiesz jaki wynik? 2-0. Toril, dwie bramki. Wierzyłeś w niego jak każdy kibic. Pisałem mu kontrakt. Powiedz, jak to możliwe w 15 minut dwa gole? Nieprawdopodobne. A jednak. Czy mam powiedzieć, że no przecież nasza drużyna jest świetna. Brakuje nam dzisiaj takich zawodników na boisku jak Tomasz Jodłowiec, ale wiem, że nie chwilę wrócisz za chwilę, tak? To nic nie powiem teraz. Wrócisz. Wracaj szybko, Tomek. Jestem pełny podziwu dla Legii za to, że ta krótka ławka cały czas cisną. Jesteście wam niekserwalnie zmęczeni po tych pucharach, prawda? Co, dla nas jest 23 mecz. No, dlatego niesamowity szacunek. Dużo emocji tutaj? Dużo, dużo. Wiemy, jakiej rangi jest dla nas mecz i no, już najwyższa dla nas pora, żeby... Remis nikomu nic nie daje, wszystkim muszą to wygrać, tak? Nie, to ja nie mam wątpliwości, że od początku drugiej połowy ruszymy na maksy. Patrzymy jak to. No i co? Toril, dobry zawodnik czy nie? Bo strasznie krytykowany to Gliwice. Kto go krytykował? Nie krytykowałem. Nawet trener Furnani trochę go ukąsił w rozmowie przedmeczowej. To 10-14 minuta, dwa razy łuku. Zobaczymy, otwarty mecz, myślę, że bramki jeszcze będą już. Panie Andrzeju, czy bardzo nam zaoraj boisko, czy nie? Nie, nie, tam najgorzej. Grzeczni są na razie? No niby tak. Nie niszczą. Tam, gdzie miało być zaorane, jest zaorane. Chodzi w Legii.
Idzie pan do wywiadu, tak? Tak, jest. I co by pan powiedział na temat tego meczu, panie sędzio? Bardzo, bardzo fajny mecz, zwłaszcza pierwsze 30 minut, dużo bramek, no, czyli coś, co cieszy kibiców no i nas, czyli mnie dzisiaj akurat przed telewizorem. Czy Legia da radę tutaj dogonić Piasta jeszcze, bo mimo czas nie działa na jej korzyść, bo jest bardziej zmęczona, krótka ławka dzisiaj. No właśnie zauważyłem, że faktycznie tylko 5 zawodników na ławce rezerwowych. Myślę, że wynik będzie sprawą otwartą do ostatniej minuty. Jest bardzo, że się ale wierzycie, że damy radę do końca, czy będzie... Się, ja to wiem. Ja wiem, że wygramy to. Nie boicie się, nie, że będzie ciężko, Legia to jednak dobry zespół. Nie, my jesteśmy lepsi z sporu. It's already a tough game, but it's nice to go from Toro. Cześć Hela, co tu robisz? Przyszłam pokiwicować. Czyli nawet po praktykach jesteś z nami cały czas. Tak. Już widzę niebiesko-czerwony warkoczyk. Tak. To musi być miłość od pierwszego wejrzenia. Jest. Czemu zabierasz nam prąd? Czemu zabierasz nam prąd? Żeby pracować. Co to za rocznik, trenerze? 6-7, tak? Nie wiem, jak nie znam. 6-7-8. Ale... Tak, 6-7. Ale będzie coś z nich, czy nie? 8-9 też. Powiem tak, na razie mamy rekord Polski w ściąganiu i zakładaniu tych banerków. Dobra, najlepszy ale, w Polsce. Ale piłkarsko, będzie a coś piłkarsko, z nich, czy nie? Na pewno. Coś z was będzie, czy nie? Za 5 lat będę w telewizji. Dobra, jak Lewandowski młody. Ej, tak. Tego wam panowie życzę, ale... Obyście byli tak dobrze na boisku, jak jesteście tutaj... Ja jestem, przy banerach. Ja jestem, nie? Okej, okay, dziękuję. Jakub Jeleński. Ile Kuba ma na setkę? Słucham? Ile Kuba ma na setkę? Cały czas za dużo. Za dużo. Tak. Amut, amut! Przepraszam, jak tam sprzedaż pamiątek idzie? Dobrze, dobrze, no na szczęście kupują, sprzedają. Kupują czy wybrzedzają? Nie, kupują. Kupują. Przymierzają, kupują. Kupują, dziękujemy. Cześć, skąd przyjechałeś? W Warszawie. I jak podróż? Bardzo duże korki. No dobrze, prawie, tak? Tak. Jaśnie pan przyszedł wreszcie na mecz. Jestem na każdym. Tam byłeś zawsze. Tam byliście zawsze. Ale młody podróż i już teraz chce być w młynie, tak? Musi trochę poskakać. Rozumiem. Jak widzicie ten mecz? Proszę? Jak widzicie tę drugą połowę? Dobrze. Musimy jeszcze coś dołożyć do tych dwóch bramek. No, byłoby spokojniej, nie? Mają jakieś tam swoje szanse, jedni i drudzy. Zobaczymy, no. Pan myśli teraz? O wyniku. 2-1. Wiem, ale myślę, jak się skończy. Chciałoby się więcej. 4-1. Żeby nie było nerwówki, jak zawsze. 4-1. W tym samym miejscu stały były na poprzednim meczu. Ostatnim sekundach tam, w tym samym. A teraz sytuacja się zwróci. 4-1. I tak będzie nerwówka. Na pewno. Dziękuję. Celebrytek. Celebrytek. Co pana tu sprowadza dzisiaj, proszę księdza? Mam nadzieję, że dobry prezent na 40 urodziny w postaci wygrania Piasta nad Legią. Dzisiaj są urodziny? Wczoraj były. To wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A skąd ksiądz przyjechał? Z Tuchowa. Cały czas, bezmiennie. Cały czas. I grafiki robi ksiądz dzisiaj. Też. To kiedy się możemy spojrzeć grafiki tu pod młynem? Nie wiem. A nie tylko tam na obczyźnie. Czekam na propozycję. Dziękuję, pomysł że jest, jesteś. Pomysł jest.
Dziewczyny, 3-1 jest! Super, mega się cieszymy. Bardzo mi się podoba. Luksus. Tak miało być. Wreszcie Piast siedzi na kimś, a nie odpuszcza nam grę. Mamy hat-trick od Alberto Torino, więc co się dzieje, trzeba być zadowolony. Może 4-1, to trzeba być zadowolony. Jutro do szkoły, ale na wesoło. Tak, tak jest. Jest. Dobrze. Mamy wreszcie. Z Legią. Tak jest. Alberto Torino. Zawsze jesteście tutaj, tak, nawet jak przegrywamy. Zawsze. I wreszcie trochę radości, tak? Tak jest! Zawsze w niego wierzyłeś, nie? Zawsze wierzyłem! A to nie ty pisałeś te komentarze na niego negatywne? Nie, to nieprawda, to nie ja. Ale powiem szczerze, statystycznie Badia, Felix i Toril topią Warszawę. I czekam na jego koszulkę. Pan wierzył w Torina? Wierzył pan w Torina? Tak, wierzyłem i wierzę w Torina. Tak? Ale ja byłam na ostatnich meczach. Czyli jest dobrze. Tak. Dziękuję. Dawno cię tak szczęśliwej nie widziałem. Bardzo się cieszę szczęściem trenera Fornalika, bo widzę go tak uśmiechniętego, szczerze. I to jest piękne. Cześć. Jak się masz? Dobrze, no. Mucha gente dudaba, ¿sí? Sí, mucha gente duda. Y seguirá dudando, pero yo trabajo. Y este trabajo. Muy contento por el equipo, por la victoria, por todo, muy contento. Y por esta trick. ¿Vas a coger este balón, sí? Sí. Esto la L es de ellos. Ah, sí. Lo has comprado. Vale. Capitanie, gratulacje. Proszę? Dzień jak co dzień. Ostatnim czasie może nie do końca. Ale które to zwycięstwo z Legią tak poważnie? W ostatnim czasie dużo tego było chyba, co?
dopisujemy, jedziemy dalej. Jeszcze dużo meczów przed nami. Took our chances, we were strong together. Good performance, I'm happy. Gratuluję, to było coś wyjątkowego. Oczywiście w piłce trochę szczęścia trzeba mieć, ale w drugiej trzeba pomóc. Świetny mecz, naprawdę tak to sobie wyobrażaliśmy. Być może nie wszyscy aż tak to wierzyli, ale coś wielkiego, naprawdę gratuluję wam z całego serca. Brawo panu! Kto dzisiaj wygra mecz? Z Warszawy przyjechaliście. Tak. Zimno było, to wiesz, to wszystko teraz. Ale jest źle. Cześć, Patka. Cześć. Co tu robisz? A no przyjechałam do mojego piasta ukochanego, nie? Cieszymy się, że jesteś z nami. Troszeczkę. I jak się podoba mecz? No mega, ja wiedziałam, że taki będzie wynik. Statystyki nie kłamią. The daughter of the scorer, yes? Yes. So, congratulations. Thank you. Jak się cieszycie? Powiedz, jak się cieszysz. Bardzo się cieszę. Ale tam w Warszawie to mieszane uczucia, tak? Serce podzielone trochę, czy nie? No, chyba tym razem nie. Dobrze, czyli wszyscy za Patrykiem Murym. Oczywiście, że tak.
Jak się zespół Feel Good cieszy? Zespół Feel Good się bardzo cieszy i w imieniu zespołu Feel Good jesteśmy zachwyceni. Ja cię reprezentuję, także kibicowałam całą sobą. How happy you are? Are you? Very happy. Very happy. Happy. Yes. Very nice, Matt. Who is your friend? Miguel Muñoz. Yes. Całe życie Piast Gliwice. Jestem bardzo zadowolony z przełamania Piasta. Tak, no, co o drużynie Legii można powiedzieć. Każdy mecz trzeba strzelać po 4 gole, a nie pół. Czyli wieczór jest sympatyczny dzisiaj. Jestem szczęśliwy, wszyscy kibice dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia. No wie, jutro do szkoły trzeba iść. Nie, no na spokojnie. Czyli dzisiaj co, odpoczywacie? Jutro do szkoły nie idziecie? Nie, trzeba iść, bo trening jest. Dokładnie, dobre podejście. Jest fan klub Ariela Mosura, niestety dzisiaj nie mógł zagrać, no ale patrząc na wynik, no chyba dobrze chyba wybrał. Rodzice są bardzo zadowoleni. Tak? Z wyniku Piasta. To się cieszę. Na pewno troszkę serce boli, bo jesteśmy, trzeba powiedzieć, kibicami Legii, ale dzisiaj kibicowaliśmy na pewno Piastowi. Wtedy od razu ci go damy. You like? Yeah, sure. It works? What? Wiesz, Denis, że wygramy, no i wygraliśmy. Mówiłem, co? I stało się. Ten mecz oczywiście tak jednostronny, jakby na to wynik wskazywał? Nie myślę tak. Mieliśmy szczęście, że Emreli tylko trafił słupek, ale czasami to szczęście jest nam potrzebne, no i co? Przyszedłem w odwiedziny do kolegów. Jak się mecz podobał? Piękny, fantastyczny. Z nami nasz były tłumacz, tak, Roman Adamus. Tak, tak. Jak komentujesz jednym słowem ten mecz? Zajebiście. Dziękuję. Czy komentujesz ten mecz? No, zaskakująco. Tak? Tak, nie liczyliśmy na 4-1. A nawet w komentarzach na Facebooku, czy coś liczył? No właśnie. I że 3 bramki teoryk strzeli? Tak, to może jeden ten, może 3 były, ale że aż 4? No to było zaskakujące, zdecydowanie. Cieszymy się. Oj, zdecydowanie. No. Do miłego wieczoru. Wzajemnie, dzięki. Zapracowaliśmy na ten wynik. Gratulacje wielkie dla drużyny za to, co pokazali. Więcej było mądrości w naszej grze, więcej jakości też w tym dzisiejszym dniu. Być może Alberto też potrzebował tego, ale jego dyspozycja dzisiaj była bardzo dobra. Dobry wieczór. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, co powinienem powiedzieć, to chciałbym z tego miejsca przeprosić wszystkich sympatyków naszego klubu Legii, którzy byli dzisiaj na miejscu i tych, którzy oglądali nas z telewizji, za to, co się tutaj wydarzyło. Więcej nie mam nic do powiedzenia i prosiłbym o niezadawanie pytań i prosiłbym, żeby to uszanować. Dziękuję bardzo. Jeśli tak, to w takim razie dziękuję wszystkim. Dziękuję. Dziękuję.